Cześć. Filmów z D800 troszkę już na kanale wjechało, ale ostatnio trafiła mi się po okazji D800 z FXM 5650. Więc, no cóż, nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i sprawdziłem, co ta bestia potrafi w praktyce. Co prawda stan zewnętrzny tej 800, kiedy do mnie przyszła, no cóż, nie był może najlepszy. Natomiast postanowiłem coś z tym zrobić. No i nie myśląc zbyt długo, użyłem folii carbon, która się bardzo ładnie i plastycznie rozkłada pod wpływem temperatury np. ze zwykłej suszarki do włosów, wynikiem czego powstało to, co widzicie właśnie, gena ekranie. Generalnie uważam, że bardzo fajnie, jeżeli chodzi o zewnętrzny look to wyszło i taką modyfikację mogę polecać każdemu, kto boi się wziąć do ręki spray i malować taką retro obudowę, ponieważ efekt jest całkiem zadowalający. Jeżeli chodzi o samą kartę, no cóż, tutaj Dell podejrzewam poczuł ciepły oddech na plecach konkurencji, bo powiedzmy sobie szczerze, w momencie, kiedy wypuścił Della D800 z GeForce Titanium 4200, to konkurencja zaczęła już masowo wypuszczać fx karty zgodne z Directem 9 na zupełnie nowej architekturze. Coś, czego Dell w swoim portfolio nie miał, więc kilka miesięcy później postanowił poprawić ten błąd i wypuścił te laptopy z serią FX. Generalnie, sama karta nie różni się jakoś specjalnie od konkurencji. Jeżeli chodzi o samo nazewnictwo, czyli FX 5650, tak naprawdę zrobiłem tutaj mały research. I rozebrałem tę kartę. Jak widzicie tutaj na zdjęciu, tak naprawdę Dell tutaj troszkę oszukał swoich klientów, ponieważ sama karta to nic innego jak zwykły chip 5600 Go, taki sam jaki był montowany w tamtym okresie u wszystkich innych producentów jak Medion, Toshiba, HP, Kompaku czy wszelkie innej treści i maści laptopy. Generalnie, co tutaj Dell zrobił w przeciwieństwie do konkurencji, to delikatnie, ale naprawdę kosmetycznie podbił zegary, zarówno pamięci, jak i procesora graficznego o około 10%. Co niewiele pomogło i nie przedłożyło się wcale na nic dobrego. O czym wspomnimy sobie za chwilę, jeżeli chodzi o. Samą konstrukcję, to konstrukcję D800 już dobrze znamy, ponieważ już obejrzeliśmy sobie temat na kanale przy okazji poprzednich dwóch filmów z tym laptopem. Natomiast, co się tyczy samej karty, cóż, tutaj szczerze powiedziawszy, ja mam bardzo mieszane uczucia. I generalnie to ok. Dell tutaj co zrobił dobrego w temacie, to wrzucił 128 MB pamięci DDR w stosunku do tylko 64 w przypadku Titanium, czy 32 w tych słabszych wersjach. Natomiast nie przedłożyło się to jakoś super na wydajność. Ktoś kto żył w tamtych czasach i generalnie fx -y posiadał. Ten dobrze wie, że te karty jakby nie błyszczały i nie szalały swoją wydajnością, zwłaszcza te w segmencie do fx 5650 Ultra, bo jakkolwiek FX-5700 jeszcze jakoś się bronił, tak wszystko poniżej było moim zdaniem strasznym krapem. I nie inaczej jest w przypadku fx 5650 w wydaniu Della. Tutaj tak naprawdę co pierwsze rzuca się w oczy to kultura pracy, bo jakkolwiek na e Titanium 4200 tutaj naprawdę było chłodno, cicho i w miarę wydajnie. Tak już w przypadku FX5650 jest niewiele wydajniej jeżeli w ogóle, a i strasznie, strasznie gorąco. Jak widzicie tutaj na załączonych zdjęciach. Temperatury zaraz po wyjęciu i po ogarnięciu układu chłodzenia na standardowych ustawieniach są po prostu zatrważające. I tutaj naprawdę nic Dela nie broni, ponieważ jak zaraz zobaczycie, można to było rozwiązać sporo lepiej. W moim przypadku, ja osobiście nie toleruję tego typu temperatur, więc postanowiłem zastosować delikatną modyfikację. Jak widzicie, wrzuciłem zamiast termalpada 1,5 mm blaszkę miedzianą, którą z jednej i z drugiej strony potraktowałem pastą Thermal Grizzly. Jak widzicie na załączonych tutaj fotografiach, ta temperatura jest o przynajmniej 10-15 stopni teraz niższa. Dlaczego Dell tego nie zrobił? Wtedy, wiedząc jak bardzo ciepła to karta. Tego nie wiem. A jeszcze tylko z ciekawości Wam powiem, że sama D800 występowała jeszcze w wersji z Radeonem 9600 Pro, ale to już była totalna masakra, ponieważ ta karta osiągała średnio powyżej 100 stopni w standardzie, często dochodząc nawet do 110-115 stopni podczas obciążenia, dzięki czemu, albo raczej przez co dziś na rynku wtórnym praktycznie graniczy z cudem, dostanie takiej karty w takim wariancie do tego typu laptopa. Wracając do FXA a 5650. Jakkolwiek w przypadku Toshiby na Pentium 4, która tak naprawdę była mobilnym odpowiednikiem stacjonarnego komputera, tutaj wyniki klasują się troszkę inaczej. Pod 98 wygląda to miernie, natomiast pod xp ta karta na miarę swoich możliwości rozwija skrzydła. Mówiąc na miarę swoich możliwości, mam tutaj na myśli, że kurde, no mamy tutaj mały paradoks, ponieważ gdyż pod 3 2001 SE ta karta osiąga niższą punktację aniżeli Titanium 4200 z tego samego Dela. Mamy tutaj co prawda prawie 200% wyższą wydajność w 3 2003, natomiast powiedzmy sobie szczerze, ta karta do gier pokroju Direct 9 się... Nie nadaje. Więc tutaj naprawdę nic wiele nie ugramy na tym, że te punkty wyszły wyżej. Generalnie cóż, szczerze powiedziawszy, jeżeli miałbym wybrać taką D800 albo na przykład Toshibę z poprzedniego filmu z FX5600 to osobiście wybrałbym tę toshibę. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, karta w tej siebie jest sporo chłodniejsza, jak w przypadku tej z Dela, a po drugie jednak tutaj no sentyment nakazuje, że fajniej, fajniej, naprawdę fajniej jest mieć coś takiego, co nawiązuje jednak do tego komputera stacjonarnego i czymś się broni. Tutaj, jeżeli chodzi o Dela... Ok, był trochę wydajniejszy od konkurencji, ale nie za sprawą samej karty, a raczej za sprawą procesora, ponieważ gdyż Pentium Mobile były wydajniejsze od Pentium 4, pomimo sporo niższych zegarów taktujących. Natomiast co do całej reszty, osobiście FX 5650 nie jest demonem. Prędkości osobiście, jeżeli miałbym wybrać jakąś rewizję do 800 dla siebie jako jedyny laptop do retrogrania, poszukałbym raczej czegoś z Titanium 4200 w wersji 64 mega 128 bitów. Na ten moment ten laptop jest doprowadzony do porządku i jak najbardziej wszystko na nim śmiga, co śmigać powinno. Natomiast nie jest to i nigdy nie będzie, gdy jeden z moich. Ulubionych laptopów retro. Jasne, fajnie jest mieć coś takiego w swojej kolekcji, coś czego już tak naprawdę na rynku zbyt wiele nie ma. Te karty są coraz rzadsze, gdzie coraz trudniej jest je dostać na rynku wtórnym, więc taka perełka zawsze fajnie cieszy oko kolekcjonera. Natomiast do codziennego użytku, do retrogrania, uważam, że zdecydowanie wolę tutaj w tym wydaniu Titanium 4200 w wersji 64. Mega. A wy co uważacie? Co myślicie? Co jest, waszym zdaniem, lepsze? Titanium 4200 czy EDX 5650? Każdy powinien mieć swoje zdanie, więc ja również jestem ciekaw waszego. Zostawcie go w komentarzach. Mam nadzieję, że też wypowiecie się, co je na temat wykończenia karbonem. Mnie się wydaje, że by szło całkiem fajnie. Natomiast, tak jak mówię, każdy ma swoje zdanie. Bardzo chętnie poznam i wasze. I cóż, myślę, że tutaj projekt jak najbardziej się udał. Moje zdanie na ten temat znacie i wiecie, jaką D800 ja bym wybrał. Natomiast cieszę się, że mam obie i cieszę się, że mogłem sprawdzić jedną i drugą i to zdanie sobie w jakiś sposób wyrobić. I cóż, na sam koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować jak zawsze wszystkim za wsparcie, czy to jest wsparcie finansowe, czy to wsparcie łapą w górę, czy komentarzem. Czy też subskrypcją. Słuchajcie, każda reakcja się liczy i naprawdę bardzo pomaga mi to iść do przodu i rozwijać dla Was ten kanał. I na koniec, cóż, jest sobota, jutro wigilia z tego miejsca, więc chciałbym Wam wszystkim życzyć zdrowych, wesołych świąt. W doborowym towarzystwie, w cieple rodzinnego ogniska, a także z retro zacięciem. Myślę, że wieczorkiem każdy z nas po takiej kolacji wigilijnej ma swój ulubiony retro tytuł, do którego z chęcią sobie wróci. Więc cóż, jeszcze raz dzięki za wszystko, zdrowych, wesołych świąt i do usłyszenia. Bye.